Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. I w bardzo, bardzo roboczym dniu. Nie planowałam nagrywać vloga, dlatego że mam dzisiaj wolny. Ciężko powiedzieć wolny, bo ja mam mnóstwo rzeczy do zrobienia, ale nie mam dzisiaj uczelni, żadnego egzaminu, bo ogólnie już sesja letnia się powoli zaczyna. Wczoraj na przykład pisałam egzamin, w poniedziałek piszę i w ogóle w dniu wyjazdu też piszę egzamin, przez to musimy przełożyć wyjazd godzinowo, a to już mniejsza o to. Nie mam dziś żadnej prezentacji, ale muszę jechać do trzech klientów z naczyniami miksującymi, które były gratisem w maju. Muszę jechać na pocztę, wpłacić pieniądze, w końcu zacząć odgruzowywać dom, bo to jak wygląda nasz dom aktualnie. Przez cały maj, przez te właśnie raty zero, przez promocję, przez tyle miałam pracy, to domem zajmował się Krystian i względny porządek jest, ale jest to taki bardzo powierzchowny porządek. Codziennie ogarniał naczynia, uprzemył kuchenkę, blaty, podłogi, nastawił pranie, no ale do takiego przemycia na przykład ścian, czy lodówka, wypolerowanie, czy drzwi i tak dalej, no to zdecydowanie nawet nie pomyślał, że trzeba to zrobić. No i najważniejsze, co mnie w sumie mega cieszy, nie wiem czy mnie to cieszy, ale czuję jakieś takie pozytywne emocje z tym związane, odkąd w ogóle zostałam o to poproszona. Jak wiecie, Nadia chodzi do żłobka i na jutro mamy zaproszenie na dzień mamy i taty. Krystian swoją drogą jak zobaczył to zaproszenie, to od razu wzruszył i w ogóle. A ja zostałam, nawet ja się teraz wzruszam, a ja zostałam poproszona o upieczenie ciasta na taki piknik rodzinny, bo to będzie taki piknik połączony właśnie z dniem mamy i taty. I pani poprosiła o to, żeby to było ciasto bez masy, bez czekolady, dlatego że jest bardzo, bardzo ciepło. I właśnie przed sekundą Krystian tutaj przyniósł marchewki jeszcze brudne, ale to są takie domowe marchewki, moja teściowa sadziła. Będę robić ciasto marchewkowe, uznałam, że to bardzo fajny pomysł, ja uwielbiam ciasto marchewkowe. W ogóle widzę, że to tak fajnie tutaj czarne tło się zrobiło przez to słoneczko, brakuje tylko, czekajcie, czarnych okularów. Kupiłam takie okulary wczoraj w New Yorkerze. Nigdy w życiu nie widziałam się w takim stylu, zawsze mnie właściwie śmieszył taki styl okularów, ale jak widzicie, styl się zmienia. Bierzemy się za ciasto, także odpalamy termosia, a Wam życzę miłego oglądania. Ostatnio Natalii Makowskiej widziałam taki sposób na zmiękczenie papieru, po prostu, żeby się tutaj tak idealnie rozkładał w foremce. Po prostu zmoczyć w wodzie, zgnieść, wycisnąć i gotowe jest jeszcze przetrać, żeby był suchy. Ale no rewelacja. I teraz mogę sobie po prostu bez problemu wyłożyć foremkę. Mega! Before she leaves, your heart is banged. She is cold as ice, deep blue sea. You can't swim in. Better think twice before you dive into that water. What you gonna do with the game? To się nazywa waga w oczach. Wiecie, że Krystian przyniósł mi dokładnie 400 gramów marchewki. 410. No, perfekto. Także szacuneczek mężu. Już myjemy te koleżanki. You better put on your socks, your game face on. And I don't give a damn if you're ready or not. Oh, we will start something new, cause the game is over. Tak, robię teraz to ciasto i doceniam to, że mogę sobie zrobić takie ciasto totalnie nie wychodząc z domu do sklepu. Mam wszystko, co potrzeba, tak po prostu. Nie, że się przygotowywałam do tego ciasta i kupiłam wcześniej, bo nie myślałam o nim wcześniej, tylko tak po prostu te składniki mam. Marchewka, czy pomarańcz, bo owoców teraz jemy mnóstwo, czy tak jak w tym momencie cynamon sypuję, przeróżne przyprawy. Takie fajne to jest, że jestem taką panią domu, że te zapasy są porobione, ale powiem Wam, że moja mama mnie tego nauczyła. O, gałka muszkatułowa. Ja mam gałkę muszkatułową, po prostu mam w szufladzie. Moja mama mnie tego nauczyła, bo ona zawsze robiła takie mega, mega zapasy, jeśli chodzi o jedzenie. Zawsze było w szufladach, szafkach, wszystko. Co byście sobie nie wymyślili, że chcecie zrobić, upiec, ugotować, to byście zrobili, bo nie brakowałoby Wam żadnego składnika. Zawsze była pełna szuflada garetek, kisielów, budyniów, proszków do pieczenia, przeróżnych mąk, kasz. Nie, też znajdziecie chyba każdy rodzaj mąki,
kaszy, makaronu, takich produktów, które się tak nie psują, które mogą leżeć, czy przeróżne konserwy. Jakbyście chcieli na przykład teraz zjeść śledzia w pomidorach, to ja wam go z szafki wyciągnę. Dajcie znać, czy u was też tak jest, czy raczej jak bierzecie się za gotowanie czegoś, pieczenie czegoś, to musicie robić pełną listę zakupów i musicie kupować wszystko od podstaw. Ej, spodenki mi totalnie lecą. Nie mam zwykłego czarnego paska do spodni. Po prostu nie mam. Zamówiłam na Shein jakiś taki zwykły czarny. Pierwszy, lepszy. Ostatnio to ja w ogóle tam za bardzo buszuję i co byście nie spytali skąd mam, to właśnie stamtąd. Sprzątam właśnie garderobę i odłożyłam tam parę dni temu prezent Nadi, który dostała na Dzień Dziecka od swojej chrześnicy. Są to puzzle ze świnką Pepą. Nadia jeszcze nie wie, co to świnka Pepa. Nie oglądała nigdy w życiu świnki Pepy. Kolejną rzeczą jest jakaś taka układanka chyba. Zagadki Czuczu. Nie wiem, czy Czuczu to jakaś też bajka, ale jeżeli tak, to ani ja nie wiem, ani Nadia nie wie, co to jest. Siostra Krystiana ogólnie ma swoją firmę, w której szyje ubranka. I dała Nadii w prezencie taki komplecik na Boże Ciało. Za parę dni jest Boże Ciało i właśnie tu jest spódniczka. Pod kolanweczki z kokardką do kompleciku. O! Koszulka z serduszkiem również do kompletu. I takie korale. Także wyszykujemy Nadię na Boże Ciało do sypania kwiatków. Także bardzo miło dziękujemy za prezent. To na razie tutaj, chociaż nie, ja to rozpakuję w sumie już faktycznie, bo skoro sprzątam, no to sprzątam, a nie, że pakuję wszystko dalej do torb. Ciasto dosłownie za 2 minutki jest do wyjęcia, ja w tym czasie nastawiłam pranie, zaczęłam ogarniać garderobę i będziemy jeść drugi posiłek. Na Instagramie wam już pokazywałam, ale wymyśliłam taki niskokaloryczny posiłek, deser, jak zwał to udało. Kupiłam w Rosmanie orkisz taki ekspandowany. On jest bardzo, bardzo leciutki, więc robi mega objętościowe jedzonko. I po prostu mieszam to z puddingiem i dodaję owoce. Ja mam tutaj 3 różne puddingi, bo chciałam wykończyć otwarte opakowanie i wychodzi z tego naprawdę fajne jedzonko. A ma tylko 220 kalorii cała taka micha. Więc mam 48. Patrzcie, jakie to są już porcje. Tu jest tylko ukreślone 48 gramów tego orkiszu, u mnie 30, dokładnie 2, bo chciałam wykończyć opakowanie. Mieszamy sobie to, dodajemy owoce i tak naprawdę cała magia. Mieszasz sobie? A gdzie ty idziesz? Dobrze, pokaż. Pokaż, jakie piękne. Dobrze, dziękuję. Piękne wyszło. Takie zwykłe, takie bardzo zwykłe, ładne. Ale idealnie, tak jak potrzeba. To górki nam teraz nie trzeba, skoro... Tak, ale przyniosłem, bo tu brakowało. Miałam na tym kroić truskawki. Podobno. Na tej desce. 50 gramów truskawek i 30 gramów borówek. Dzisiaj dwa rodzaje. 3, bo chciałam... Te inne firmy mi nie smakują. I chciałam je wykończyć do tego, a... Jak brakło, to dodałam ten wali odrobineczkę. Pomimo, że wczoraj to robiłem, to dzisiaj miałam znowu takie wrażenie, że tego nie rozmieszam, że mam za mało. No jak już tak wymieszam, to okazuje się, że jednak jest idealnie. Nawet... Ja miałam dokładnie to samo. Tak patrzę, czyżby ten pudik był gęstszy i tak, brakło? Tak, tak, tak. Jeszcze by to nad lowkiem tak polał. Dokładnie. Niżej.
change, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would. Jadę po malutką do żłobka i jednocześnie zawieźć to ciasto i tak jak widzicie nie narobiłam zbyt wiele, dlatego że my jutro mamy ślub i dostaliśmy prośbę, żeby zaśpiewać piosenkę, której nie znamy. Dostaliśmy tą prośbę bardzo późno, bo właściwie to 3 dni przed ślubem. No i wiadomo, na 2 głosy, więc trzeba to wszystko rozpisać i ciężko z czasem. Sporo to czasu zajęło, jeszcze nie jest to dograne perfekcyjnie. No i przez to myślałam, że się w końcu odgruzuję, a nie zrobiłam praktycznie nic, jeśli chodzi o porządki w domu. No ale no trudno, ciągle sobie mówię, że następnym razem, kolejnego dnia, w przyszłym tygodniu i tak mijają te dni. A jeszcze muszę jechać właśnie do tych klientów na miasto, więc sporo tego. Zostaw to, zostaw! Nie, nie umiem tego. Wydaje mi się, że fajnie by to brzmiało, jak ty byś zaśpiewał jedną część z Rzodki, ja drugą. Co myślisz? Aż tak? Fajnie by to brzmiało. Wybierasz pierwszą czy drugą? No jak coś, to pierwszą. W sumie spoko, tak fajnie potem będzie takie miękkie wejście damskie, takie łagodzące. No. Kurczę, ej, zrobimy to, nie wierzyłam w to. Tak nam to nie szło. Nie szło, ale ogarnęliśmy. Ogarnęliśmy, wszystko ogarniamy, zawsze. No zawsze, w sumie tak, jedziemy. Okay. Gdy się w tym domu nie... Czyli byłam na tej poczcie, byłam u klientów z tymi naczyniami, nie u wszystkich jeszcze, ale to co miałam na dzisiaj zaplanowane, to zrobiłam. I po drodze odebrałam paczkę z paczkomatu, bo nadałam sobie wyjątkowo z Shein na paczkomat. Patrzcie, co ja kupiłam. To jest wiatraczek. Ja to zamówiłam kilka dni temu, dosłownie, już przyszło. Taki wiatraczek ręczny, o Nadii już się podoba. On teraz jest na pewno rozładowany. Nie jest rozładowany. Wieje! Rewelacja! Nadia już tak wygląda, jak wygląda, bo jej kucyczki ściągłam do spania, tak? Jaki to jest bajer! Uznałam, że na wakacjach będzie gorąco. To ma różne tryby. Genialne! Jakie ty masz włoski, masakra! Aż wstyd! Myliśmy włoski wczoraj, więc dzisiaj mama już nie kąpała, tak? Zobaczcie, jakie to jest w ogóle piękne! Pokaż tam, jak wygląda pięknie! Niepotrzebnie mama ci te kucyki ściągła! Wyglądasz teraz w kamerze jak... Tytu! Tytu! Podoba mi się, że to nie jest ładowane na baterię, bo wiadomo, ile tych baterii by wtedy szło. A tutaj mamy do tego kabelek, po prostu USB. Kolejną rzeczą są dla mnie staniki sportowe. Tamtych 3 to mi mało. Chciałam jeszcze biały i dłuższy, takie, żebym mogła już ubrać sam stanik i spodenki. A nie, wiecie, jeszcze na stanik bluzkę. I jest to taki dwupakowy, genialny materiał. Jestem tak zachwycona rzeczami na siłownię, takimi sportowymi z Shein, że po prostu miazga. Popatrzcie się, jak to się w ogóle rozciąga, jakie to jest przyjemne w dotyku. Także rewelacje na pewno będę używać i pewnie zamówię jeszcze nie jeden komplet. To od razu w sumie do prania. Dzisiaj wam mówiłam o pasku. Wygląda fajnie, ale wydaje się dość lichy. Wydaje mi się, że to może się tutaj nie do końca trzymać tak jak trzeba, no ale zobaczymy. Też drogi nie był, więc nie narzekam. Słuchajcie, ten wiatrak jeszcze zmienia kolory. Ja tutaj mam taką bluzeczkę, którą już mam taką samą, tylko czarną.
więc sobie zamówiłam teraz białą. Nawet bardzo podobna do tej, co mam teraz na sobie. Rozmiar M chyba za duże będzie. Dalej mam tutaj narzutę taką plażową. I słuchajcie, to już moja trzecia chyba narzuta, którą zamówiłam. I wszystkie pozostałe zwracałam, bo naprawdę nie wyglądam w tym dobrze. I nie wiem, czy to jest kwestia fasonu, czy w narzutach po prostu się nie wygląda dobrze. Nie będę już tutaj teraz tego mierzyć, po prostu sobie poglądam. Jak to wygląda, potrzebuję raczej przebierać się do tego, żeby wiecie, na ubraniu to nie było tak samo. Jeżeli zostanie ze mną, to zobaczycie mnie już w tym raczej na wyjeździe. Aha, ja tu widzę, że to są same te takie rzeczy, co musiałabym przymierzyć, bo są to długie rzeczy. Zamówiłam jeszcze długą sukienkę i długi kombinezon. To jest niesamowite, jaką zabawkę jej załatwiłam. A ja nie kupiłam tego, wiecie, także dla niej do zabawy. Bardziej jest taką myślą, że faktycznie, żeby to spełniało jakąś tam funkcję, bo ona bardzo nie lubi ciepła. Bardzo. Ona śpi zazwyczaj w krótkim rękawie. Dzisiaj mamy dość zimno, bo chyba 5 stopni w ogóle ma być w nocy. Mamy otwarte okno i ona nie może być przykryta. Ona nigdy nie śpi przykryta. Od razu się rozkopuje, więc bardziej pod takim kątem, żeby się nie zgrzało to dziecko na wiecie, w wózku czy gdzieś. Ale nie sądziłam, że ona będzie miała z tego taką frajdę. Ostatnią rzeczą już po raz pierwszy chyba zamówiłam naszym buty. Bardzo mi się spodobały, ale wydaje mi się, że to będzie rozmiar za duży. Według tabeli rozmiarów wzięłam 39, mimo że na co dzień noszę 38. I tak jak mówię, widzę wizualnie, że są za duże. Chyba źle oceniłam rozmiar, bo mimo że tu się kończy ta podeszwa, wiecie, one są tutaj takie masywne, to mimo wszystko wkładka kończy się gdzieś tutaj. I one są tak na granicy, że ja czuję w palcach tak spokojnie luz, ale chyba nie na tyle, żeby je zwracać i wymieniać na rozmiar mniejszy. Coś czuję, że jak będę dużo chodzić, to nawet na plus mi to wyjdzie z tymi moimi paznokciami jeszcze, co mi wiecznie, wiecie, bolą tutaj te boki. Więc zostawiam je, jestem zadowolona, naprawdę wydaje mi się, że wyglądają przepięknie. Przymierzyłam też tą sukienkę, kombinezon, narzutę. Właściwie to wszystko poza paskiem do spodni. I sukienka i kombinezon to zdecydowanie klapa. Po pierwsze rozmiar totalnie nie ten. Sukienka mi tak odstawała, że aż nieprzyjemnie i kombinezon też tu w pasie całkowicie luźna gumka. Sprzątam to tutaj, rozrabiałam i teraz naprawdę usypiam małą, bo mamy już 20:12. Się domyśliliście. Właśnie wróciliśmy z pikniku z okazji dnia mamy i taty i powiem wam, że niesamowite przeżycie. Myślałam, że będę się wzruszać, płakać i tak dalej, ale wzruszenie mnie łapało w momencie, kiedy dzieci wychodziły na scenę, a potem po prostu miałam, tak się po prostu śmiałam, cieszyłam i taka duma mnie rozpierała, bo właściwie Nadia jako jedyna tam tańczyła, gdzie, wiecie, wydaje się, że takie dziecko jeszcze dalej nic nie ogarnia. No i kolejna sprawa, ona była tylko 2 dni w żłobku przed tym występem, więc w ogóle sztos, nie rozpłakała się, nie uciekła, nie stała jak kołek, tylko coś tam się działo, więc byłam naprawdę w szoku. Fajne przeżycie, chociaż powiem wam, że jak usiedliśmy na tych krzesełkach, to tak pytam się Krystiana, jak się czujesz w tej roli po tej stronie? I było to dziwne doświadczenie. W tym momencie Krystian już poszedł z Nadią na podwórko. Słuchajcie, piaskownicę mamy już chyba z
3 miesiące, tak mi się wydaje. Dopiero wczoraj, przedwczoraj kupiliśmy Nadi piasek do tej piaskownicy. Do tej pory bawiła się w takim budowlanym piasku i nie do końca ją ten piasek interesował. A jak byliśmy właśnie na placu zabaw parę dni temu, to no 1 czerwca, to naprawdę mega różnica, jeśli chodzi o miękkość tego piasku i właśnie zainteresowanie Nadi, więc uznaliśmy, że pojedziemy do Castoramy i kupiliśmy jej właśnie taki faktyczny piasek do piaskownicy z atestami, tak jak się śmialiśmy kiedyś tam kupując piaskownicę, więc idziemy w końcu przesypać ten piasek i mam nadzieję, że Nadia się troszeczkę zajmie i zaraz my też się zbieramy na ślub. Dzisiaj mamy naprawdę daleko, ślub chyba 1,5 godzinki jazdy w jedną stronę, także taka mini-randka nam się szykuje w samochodzie. A teraz nie przedłużam i lecę tam do nich, bo na pewno na mnie czekają. Chodź, idziemy do piaskownicy. No chodź. Nie tu? Chyba tu damy piaskownicę. Czy tu będzie okej? Tam ci się podoba? Może być? Tak? Rozkładaj, chodź. Idź. Ale się nie poddajesz. Czy ty to wbijasz? Z szywkami po prostu. Z szywkami, a nie wiem gdzie jest ten... Nie, zszywacz po prostu. Nie zszywacz, to się jakoś inaczej nazywa. Ale szacun, nie wpadłbym na to, żeby z szywki wbijać go młotkiem. Coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie. Dokładnie. Patrz. Popatrz. Wow! Nie ma więcej. Jedna tylko była. Nie ma więcej. Ta zielona jeszcze. Reaching for the grand. O, nie brudzi ubrań. Gdzie po łopatkę i wiaderko? Chodź, przynieśmy łopatkę i wiaderko. Patrz, jakim kosztem. Więc w sumie wiesz co to... Już kupić byłoby taniej. Byłoby taniej, nie? Proszę. Pierwsza w tym roku czereśnia. A popatrzcie, jakie to jest drzewo i ile tego będzie. Posiarkę słychać w tle, ale niedługo się przerzucimy z truskawek na czereśnie. Gravel beyond dawn. A bigger scale the world inhales. Ja się zastanawiam, czy takiej prostego nie zostawić. To nie jest atrakcja, że ma jakieś góry czy coś. Tak, on sobie to rozwali, no, dokładnie, w swoim czasie. A z drugiej strony by trochę wyschło bardziej, nie? No dobra, faktycznie. Trochę rozłóżmy. Jesteśmy na randce we dwoje, półtorej. Półtorej godziny drogi od domu, więc jak randka to tak, jedzenie. I chyba prezent. Jedzenie, już wygadałaś się. Myślałam, że prezent. Nie, wzięliśmy ze sobą jedzenie. Te deserki nasze Maxi King. Dla mnie jedna porcja. Dla Krystiana druga porcja. Mamy jeszcze 45 minut do ślubu. A bardzo fajnie się wyrobiliśmy z trasą. Dokładnie. Tyle drogi jazdy, że nie wiedzieliśmy, czy jeść przed ślubem, czy po ślubie. Jedziemy w trakcie, nie no, przed. Nie, ja mówię do Krystiana, zjedzmy, teraz ja będę cały czas o tym myśleć, że mam SMS jakiegoś dostałam. Tak? Aga, ty się bawisz na weselu? Przecież nie jestem na weselu. Przecież ja w pracy jestem. W pracy jesteśmy. I stwierdziliśmy, że idealnie byłoby po pierwszej pieśni w kościele zjeść, ale... Ale nie wypada. Nie wypada, więc zjemy w aucie. To jest najlepszy deser ever. Easy.
tiptoe.